Jest to już nasza kolejna akcja, na której zbieramy pieniądze dla Jurka. Są to osoby, które w pewnym stopniu bardzo dużo dają dla wszystkich akcji, angażują się. Na dzisiejszej akcji zorganizowaliśmy loterię kwantową. Los na tej loterii kosztuje 30 zł. Można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody, takie jak telewizory, komputery, telefony komórkowe i drobny sprzęt sportowy. Na dzisiejszy turniej KGW Rabinówka, bardzo ładne dziewczyny, przygotowały piękne stroiki, które tu Państwo widzicie. Pieniądze ze sprzedaży tych stroików zostaną przeznaczone na leczenie naszego kolegi Jurka Senejki. Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 2 w Tomaszowie Lubelskim. Sprzedajemy tutaj stroiki, które wykonałyśmy ze swoimi koleżankami. A wszystkie pieniądze, które zbierzemy, pójdą na cel charytatywny dla pana Jurka Sanejki. Produkty na dzisiejszy kiermasz przygotowali nauczyciele i rodzice ze szkoły podstawowej numer 3 i ze szkoły podstawowej numer 2 w Tomaszowie Lubelskim. Można kupić ciasta domowej roboty, kartki świąteczne własnoręcznie robione, czy też kolorowe stroiki. I w tym momencie chciałam podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przygotowali te dobra na ten kiermasz, jak również tym, którzy wspierają naszego kolegę Jurka Senejkę, bo dla niego ta akcja jest organizowana, którzy przychodzą tutaj i kupują i ciasta, i stroiki świąteczne. Z całego serca dziękujemy. Cała społeczność obydwu szkół jest z Jurkiem i wierzę, że wszyscy mieszkańcy Tomaszowa również go wspierają, czego dają dowód właśnie przychodząc na takie akcje, bo to nie jest pierwsza akcja charytatywna organizowana dla naszego kolegi Jurka Senejki. Dziękujemy i życzymy pięknych, pogodnych świąt. Po 3 i 2 po 2. Dziękujemy. Pan Jerzy Senejko był od długiego czasu naszym trenerem, ale niestety zachorował i staramy się aktywnie uczestniczyć w różnych zbiórkach charytatywnych dla właśnie naszego trenera. Dzisiaj akurat stoimy przy ciastkach i sprzedajemy słodycze, więc zapraszamy. Bardzo Państwa zachęcamy do kupowania naszych stroików. Pieniądze ze sprzedaży są w całości przeznaczone na leczenie Jurka. Chorobą pana Senejko interesują się wszyscy, zarówno dorośli, jak i dzieci. Sprawia im to radość, że mogą brać udział w różnych zawodach sportowych, turniejach. Na przykład dzisiaj jest to karate, za jakiś czas będzie to piłka nożna. My z dziewczynami siatkówką się udzielamy. I wszyscy tym żyją i życzymy powrotu do zdrowia. Szybkiego powrotu do zdrowia. Mimo mojej choroby chciałbym wszystkich tutaj przywitać. Chciałbym na wstępie podziękować tutaj organizatorom tego mikołajkowego turnieju karate. Naprawdę zgromadził on bardzo dużo dzieci, które pokazują nam różnego rodzaju kata. Bardzo mi się to podoba. Chciałbym również tym dzieciom podziękować. To dzięki nim ta impreza mogła się odbyć.
Również chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyszli na tę imprezę przede wszystkim. Przez to wspomagają moje leczenie. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Wiele osób jeszcze tu z Tomaszowa jest zaangażowanych. Moich wychowanek również, które pomagają przy kiermaszu różnego rodzaju. Tu widzę świeczek. Także jeszcze raz chciałbym podziękować i władzom miasta, które nas tu zaszczyciły otwarciem tej imprezy, rodzicom, którzy przyprowadzili tutaj dzieci na tę imprezę. Chciałbym również podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta impreza została tak rozpropagowana. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Jeszcze raz dziękuję organizatorom tej imprezy. Ta impreza jest bezpośrednio dla mnie skierowana i naprawdę nie spodziewałem się, że coś takiego może w naszym mieście i w ogóle, że coś takiego może mnie spotkać w życiu. Co prawda ta choroba, nie mówię o chorobie, ale mówię o tym, co tu się na tej hali w tej chwili odbywa. Wszystkie pieniążki przekazujemy na leczenie. Moje nazwisko Skwarski, jestem prezesem Tomaszowskiej Akademii Sztuk Walki, która jest organizatorem dzisiejszego turnieju mikołajkowego, który jest połączony z akcją charytatywną dla Jurka, naszego kolegi, trenera siatkówki, nauczyciela wychowania fizycznego. Jest zorganizowana loteria i cały koszt z tej loterii będzie przeznaczony na leczenie naszego kolegi. Na zawodach bierze udział około 120 zawodników. Zawodnicy przyjechali z całego województwa lubelskiego, także jest to bardzo miła, a zarazem połączona impreza z akcją charytatywną dla Jurka. Nasz Mikołaj ma cały czas pełne ręce roboty, rozdaje nagrody dla startujących zawodników na macie, ale za to nasze elfy na macie drogą. Są jeszcze ciastka. Panie powiedziały, że są gotowe porozdać wszystkie ciastka. Zapraszamy na ciasteczka. No i oczywiście do kupowania losów. Jeszcze zostało parę losów, już coraz mniej. Ostatnie chwile na zakup losu. I po skończonej konkurencji sportowej karate.
Emilia Szulka, Kolicenko, Szymon Badak, Maciej Stępowicz. Thank you.
Nazywam się Grzegorz Gałan, jestem skarbnikiem gminy Tomaszów Lubelski. Gmina Tomaszów Lubelski bardzo aktywnie wspiera sport, w tym właśnie karate dzieci. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, na terenie miasta Tomaszów Lubelski działają 3 kluby sportowe karate, w tym 2 karate tradycyjnego. W zajęciach tych klubów sportowych uczestniczą także dzieci z gminy Tomaszów Lubelski. W związku z tym, że bardzo aktywnie wspieramy sport na terenie gminy, także gmina Tomaszów Lubelski, wójt gminy Tomaszów Lubelski ufundowała nagrodę na dzisiejszą imprezę. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Jurku. Czyli teraz przystępujemy do losowania. Proszę zawiązać oczy, żeby było wszystko sprawiedliwe. Dobrze, poproszę jeszcze tu pana starostę, prezesa klubu. Już losujemy. Proszę bardzo, losujemy, pomieszać. Zapraszamy do nas osobę, która posiada kupon o numerze 377. Zapraszamy. Dobrze, teraz zapraszamy nasze pana. Nagroda, proszę na stolik.
280. Przechodzimy teraz do głosowania kamerę. Aktywną kamerę. Numer 388. Dobrze, teraz idziemy następnie. Brawo! Od Mikołaja. I kolejna nagroda trafia do osoby z numerkiem 210. Głos prezydent Mikołaja. Yeah.
Jest super. Brawo! Dziękujemy za wszystkie dobre serca, które przyczyniły się do naszego turnieju, do naszej licytacji. Pozdrawiam wszystkich gorąco, życzę wszystkim wesołych świąt i do zobaczenia za rok. To wszystko, ponieważ my